Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EW, a dzisiaj jest w wyjątkowej scenerii, dlatego że nie jestem nad wodą, a jestem w lesie. Jest bardzo wczesny poranek, szykuję się do dzisiejszego odcinka, będzie oczywiście łowienie, zabieram feeder i lecimy spróbować dopaść jakiś bardzo późno jesienny białoryb, ale najpierw jestem w lesie i szukam grzybów, które dzisiaj będziemy sobie gotować. Plan jest taki, żeby sobie zrobić smażonego kurczaczka i grzyby w śmietanie do tego troszkę ryżu i gdzieś tam nad wodą to zjeść, powinno być idealnie. Właśnie, dosłownie w tym momencie wszedłem do lasu i słuchajcie, pode mną stoi pierwszy wspaniały prawdziwek. Jestem niesamowitym fanem zbierania grzybów. Jest coś takiego w tych prawusach, w tych grubych, twardych, pięknych, takich warunkach, grzybach. Jest coś takiego, że dostaję gęsiej skórki, jak widzę pięknego, wspaniałego garbusa. Prawusa. Nie jest to wielki prawdziwek, ale nie o to chodzi. Tutaj wielkość nie ma aż takiego znaczenia. Ja właśnie wolę te mniejsze, twarde, piękne grzyby. Słuchajcie, nie będę za dużo przedłużał, nie będę za dużo gadał o tych grzybach. Pokażę wam po prostu kilka ujęć tutaj. Porozmawiamy sobie za chwilę o telefonie. Nazbieram trochę grzybów, mam nadzieję. Wracam do domu i lecimy nad wodę. I słuchajcie, spójrzcie na to. Wkładając tego pierwszego, znalazłem kolejnego. Ależ pięknie. Wspaniały. Ależ piękny. Ależ piękny. Spójrzcie. Nie jest oczywiście wielki, ale przepiękny. Twardy, grubiutki. Ideał. Czy może być coś piękniejszego? Słuchajcie. Niesamowity kolejny prawdziwek. Przepiękny. Ale śliczny. A co powiecie na takiego prawuska? O ile duże ryby zawsze bardzo chętnie, o tyle duże prawdziwki nie. Niech sobie rośnie dalej. Dziękuję, wolę te małe, twarde, przepiękne prawdziwki. A tutaj mamy piękną czubajkę. Pamiętajcie, że nie wszystkie czubajki, nie wszystkie takie grzyby to są kanie. Czubajka kania, jest czubajka czerwieniejąca, czubajka gwieździsta, jest czubajka polna. Także jest kilka gatunków, natomiast wszystkie bardzo, bardzo smaczne. O ile na mazurskie jeziora w większości można naprawdę mocno narzekać z racji słabego rybostanu, z racji rybaków i tak dalej, o tyle na mazurskie lasy w żadnym wypadku narzekać nie można. Oczywiście nie wszystkie miejsca dają wspaniałe grzyby, tak jak chociażby widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, gdzie próbowałem coś znaleźć nad samym jeziorem, tam nie było praktycznie nic. O tyle, jak się zna chociaż trochę las, to naprawdę można pozbierać wspaniale. Ja zbieram tylko i wyłącznie prawdziwki w tym momencie. Mam już całe wiaderko, kilka kani do tego na kolację. Bo uwielbiam jeść kanie. Także zbieram praktycznie tylko prawdziwki, do tego te nieduże, do tego te najtwardsze, wszystkie inne zostawiam w lesie i już mam w zasadzie całe wiaderko, jestem 40 minut może w lesie. I nie chcę wam powiedzieć, że się zgubiłem, bo to nie do końca prawda. Mniej więcej wiem, w którą stronę iść, żeby dojść do drogi, potem tą drogą już z tego lasu wyjdę. Natomiast no też nie chcę wam powiedzieć, że dokładnie wiem, w którym miejscu jestem. Ja jestem takim człowiekiem, że potrafię naprawdę się rozpędzić, czy to jeżeli chodzi o ryby, czy to jeżeli chodzi o grzyby. Potrafię wpaść do lasu, jak już złapię ten głód zbierania grzybów, głód z łowienia ryb, to wtedy ciężko mnie powstrzymać i potrafię się w tym lesie zapędzić. Te lasy na szczęście znam, natomiast wiem, że nie wszyscy lasy doskonale znają. Także to idealny moment, żeby wspomnieć raz jeszcze o moim nowym telefonie. Blackview 9100. To jest telefon, o którym wam wspominałem już kilkukrotnie. Telefon z gigantyczną baterią. 2 tygodnie używania wszystkich aplikacji, internetu i czego sobie tylko wymarzycie bez ładowania baterii, także niesamowita sprawa, do tego fajny aparat, do tego kurzoodporny, wstrząsoodporny, wodoodporny, wpadnie wam gdzieś na grzybach w błoto albo wpadnie do łódki zalanej wodą, to niestety, ale będziecie musieli
go umyć. I nic więcej, bo nie ma prawa mu się nic stać. I poza tymi wszystkimi ważnymi rzeczami dla nas outdoorsów, dla nas ludzi spędzających masę czasu na zewnątrz, jeszcze kilka dodatkowych aplikacji w środku jest m.in. GPS, m.in. kompas, m.in. mapy, coś, co w takich sytuacjach jak teraz może się przydać. Ja do domu trafię, nie chcę mówić, że nie, ale wam może coś takiego się przyda. Zabieram grzyby, lecę do domu, szykuję się i ruszam nad wodę. Do zobaczenia na kładce. Jestem już na łowisku i słuchajcie, mimo tego, że mam wielki uśmiech na twarzy, bo mam piękne prawdziwki w torbie, przygotowane wszystko na gotowanie, fiderek gotowy tutaj, żeby zaraz zarzucić i mam nadzieję coś złowić, to myślę, że szanse na to, że dzisiaj fajnie połowie, są naprawdę niewielkie. I nie dlatego, że te ryby nie żerują, nie dlatego, że już sezon się skończył na białoryb, po prostu to jezioro jest dosyć specyficzne. W tym zbiorniku zimowiska ryb są naprawdę bardzo głęboko i być może po prostu nawet daleko rzucanym fiderem nie sięgnę do tej ryby. Natomiast na normalnych zbiornikach, trochę płytszych, trochę innych, na rzekach, te ryby zawsze są osiągalne dla was. Zawsze da się połowić ryby. To są zwykłe zwierzęta, chociaż dla nas wędkarzy niezwykłe, ale to są zwykłe zwierzęta, które żerować muszą. Oczywiście im się zmienia metabolizm, im się zmienia zapotrzebowanie na ilość pokarmu, im się zmienia zapotrzebowanie na jakość tego pokarmu. Raz wolą naturalny bardziej, raz jednak te robaczki, raz jednak tą kukurydzę, raz za grubym peletem chętnie polecą. Zmieniają się pory żerowania, zmieniają się miejsca żerowania, ale te ryby jeść muszą. Także nie przejmujcie się tym, że jest zimno, nie przejmujcie się tym, że za parę dni ma padać śnieg. Łapcie fidery, łapcie odległościówki, pomyślcie trochę, gdzie ryby mogą być na waszym zbiorniku i naprawdę jest duża szansa na to, że połowicie. Ja, tak jak mówię, no tutaj myślę, że ciężko będzie sięgnąć te ryby. Jak nic nie złowię, to sobie pogotujemy, pogadamy i wrócę do domu, a potem spróbuję połowić z łodzi z odległościówką i tam już na pewno te ryby będą. Jak się uda coś połapać, to być może wrócę tutaj jeszcze w najbliższym czasie, jeszcze lepiej przygotowany. Dzisiaj bardzo spontanicznie, dzisiaj bardzo luźno, tylko i wyłącznie dla zabawy. Jeżeli wpadnie cokolwiek na moją wędeczkę, to będę już super zadowolony. Także trzymajcie kciuki, rozkładam zestaw, robię zanęty, spróbujemy coś złowić, pogotujemy, porozmawiamy sobie o diperze trochę, porozmawiamy sobie jeszcze o moim telefonie i mam nadzieję, pokażę wam chociaż jakąś niedużą płoteczkę. Zaczynam od mojego fiderka, to jest Quicksilver Genloga, znacie go doskonale. Delikatny fiderek z maksymalnie delikatną szczytówką. Jedyna różnica jest taka, że dzisiaj będę używał plecionki, dlatego że o ile, tak jak mówiłem, te ryby żerować powinny, aha, super, już poplątałem, to te brania będą na pewno dużo delikatniejsze niż latem. Ja mam maleńki haczyk, będę łowił przede wszystkim na białe robaki, chociaż mam też ze sobą kukurydzę na wszelki wypadek, ale te brania będą delikatne, będę łowił daleko, także chcę, żeby tutaj ta rozciągliwość była znacznie, znacznie mniejsza. Jest oczywiście przypon strzałowy, koło 3 metrów żyłki, a reszta to bardzo cieniutka plecionka. Są robaki, białe, czerwone, kukurydza, glina, pelecik Genloga na wszelki wypadek. Teraz mam dwie zanęty. Jedna to jest hemp roach, czyli konopie na płoteczki, druga to jest hemp brim na leszcza, gdyby jakaś większa ryba się pojawiła. Zacznę od płoteczki. Na szybko rozrobię zanętę, bo chcę zarzucić jak najszybciej i zobaczyć, czy cokolwiek się tutaj dzieje. Pięknie to pachnie, zanęta drobna. Do tego drugie tyle gliny. I powinno być super. Dobra, niech ona sobie tutaj pije wodę. Ja tylko do niej dorzucę jeszcze, nie czerwone, jeszcze tylko dorzucę do niej paczkę białych, chociaż troszkę, niech coś tam pełza. Będę łowił dzisiaj dosyć daleko, ale nie chcę podawać za dużo zanęty. Jest opcja, że nic nie złowię, ale jest również opcja na bardzo fajne ryby. Także niewielki koszyczek, ale z dużym buletem, żeby to leciało naprawdę bardzo daleko. Długa skrętka. Szypon koło 35 cm na początek i jak widać bardzo ostry, ale niewielki haczyk. Jeden biały robaczek,
pełen koszyczek i próbujemy. O tej porze roku jest wybitnie ważne, żebym rzucał za każdym razem w to samo miejsce, także od razu sobie blokuję żyłkę i zobaczymy, chwilę potrzymam. Naprawdę może być bardzo różnie, no może być tak, że te płoteczki się tutaj kręcą. Może w ogóle być tak, że zaraz mi ukleja wejdzie, tfu tfu, mam nadzieję, że nie. Ale jeszcze o tej porze roku czasami się to zdarza. Natomiast raczej spodziewam się, jeżeli już, to dosyć rzadkich i bardzo delikatnych brań płoteczki. Tutaj każda ryba w taką pogodę o tej porze roku jest na wagę złota. Dawno nie padało. Oj. Trzeba ratować sprzęt. Poczekamy. Urwałem przed chwilą przy zarzucie mój zestaw, niestety. Żyłka musiała być przytarta, a ja mam tylko jeszcze jeden koszyczek. Także lepiej, żebym nie urwał więcej. Tak to jest, jak człowiek chce jak najdalej zarzucić. Malutki krętlik, skrętka, przypon i łowimy dalej. Maleńki haczyk. Oczywiście mam też w razie czego większe, gdyby nagle zaczęły brać gigantyczne płocie. Było branie i siedzi. Mała ryba, bo bardzo mała. Ale jest. Dzień dobry. Najmniejsza płotka w historii FWA. Ależ maleństwo. Z 10 metrów głębokości, 40 parę metrów od brzegu. Jest ryba, jest! I tak jak mówiłem, bardzo delikatne branie. Jest całkiem spora szansa, że tego brania w ogóle bym nie zauważył, gdyby nie plecionka. Raz, że ryba malutka, a dwa właśnie branie bardzo, bardzo delikatne. No ale jest, ręka śmierdzi rybą, jest ok. Może jeszcze jakieś płoteczki się trafią, nie obraziłbym się wcale. Jakby były większe, to już w ogóle by było super. Ale tak jak mówię, ja dzisiaj tutaj przede wszystkim przyszedłem po to, żeby z Wami porozmawiać o kilku sprawach, a przy okazji zobaczyć, czy z brzegu da się tutaj cokolwiek złowić. Kolejne branie. Siedzi i tym razem troszkę większa ta płoteczka. Nie cieszcie się za bardzo z tych słów, bo po prostu ciężko, żeby była mniejsza niż tamta poprzednia. Ale no, minimalnie większa. Natomiast najważniejsze, że są brania. Tak jest. Proszę bardzo. Całkiem przyzwoita płoć. Chudziutka wybitnie, ale proszę bardzo. Ach. Rybka rzeczywiście jest, ale maleństwo znów przyokrutne.
Ja oczywiście ekspertem od feedera nie jestem i w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że jest inaczej. Dopiero się uczę, staram się uczyć jak najszybciej, jak najwięcej, żeby móc Wam przekazywać trochę tej informacji. Natomiast, no tak na logikę, zastanawiając się troszkę dłużej, co w takiej sytuacji jest najważniejsze przy tym feederze. Myślę, że przede wszystkim plecionka. Jednak nierozciągliwa linka jest super potrzebna w momencie, kiedy łowicie bardzo daleko, kiedy łowicie głęboko, kiedy te brania są tak delikatne, nawet ekstremalnie delikatna szczytóweczka, która też jest potrzebna swoją drogą, no niestety nie wystarczy, jeżeli używamy cienkiej, rozciągliwej żyłki, także plecioneczka jak najbardziej tak. Do tego kijek, który pozwoli nam cisnąć tym koszykiem daleko, a jednocześnie będzie miał tą szczytóweczkę rzeczywiście super delikatną, no i właśnie koszyk. Myślę, że ten bullet z przodu, to dociążenie jest idealną opcją, żeby posłać koszyczek, niewielki koszyczek bardzo daleko, dlatego że w tym okresie też nie możemy przesadzić z zanętą. Widzieliście, ja zrobiłem zanętę 1:1, drobną zanętę 1:1 z gliną, żeby nie przyciągać za dużo drobnicy, żeby ukleja czasem gdzieś tam się przypadkiem nie pojawiła w moim łowisku. To jest mega ważne. Nie wolno w tym momencie przekarmiać ryb. One mają już zwolniony metabolizm i da się je przekarmić bardzo szybko. Także niewielki koszyczek ciśnięty daleko, delikatna szczytówka, plecionka. No i najważniejsza rzecz, coś o czym musimy pamiętać zawsze przy każdym gatunku ryby, czyli poznanie łowiska. Żeby poznać łowisko z brzegu, trzeba albo dziesiątek wypadów, albo nasze ulubione kuleczki. Zawsze Wam powtarzam, że jeżeli macie świetną łódź, niesamowity budżet, łowicie tylko z tej łodzi i macie wielkie wymagania, to nie sięgajcie po dipera. To nie jest sprzęt dla wszystkich, to nie jest sprzęt dla tych, którzy mają gigantyczne wymagania i tak jak mówię, całkiem duży budżet. To jest sprzęt właśnie między innymi do takich sytuacji, kiedy tej ryby jest niewiele, kiedy nie mamy za dużego budżetu, kiedy chcemy zobaczyć, co pod tą wodą się dzieje, a łowimy w dużej mierze z brzegu. Ja to miejsce akurat znam doskonale, także nie muszę tutaj używać dipera, ale gdybym był tutaj pierwszy raz, naprawdę mógłbym się zgubić. Dni coraz krótsze, łowisko wielkie, głębokie, zanim bym znalazł tutaj jakąkolwiek rybę, trochę by to potrwało, a tego czasu często nie mamy. Także czasami warto zainwestować te kilkaset złotych w jakiegoś z tych diperów i tutaj mam taki układ dla Was, coś co myślę, że Wam się spodoba. Słuchajcie, napiszcie mi, jakiego dipera chcecie najwięcej w listopadzie. Czy Starta, czy Pro Plusa, czy dipera Chirpa, najnowszego dipera. Jakiego z tych diperów chcecie zobaczyć najwięcej w listopadzie? Jeżeli będzie tych komentarzy sporo, to rzeczywiście wezmę to pod uwagę. Nie tylko w listopadzie pojawi się jakiś film na temat tego dipera, chociaż już o większości z nich rozmawiałem. Jak jesteście zainteresowani, wystarczy poprzeglądać trochę mój kanał. To nie tylko pojawi się taki film o wybranym przez Was diperze, to jeszcze ten wybrany przez Was diper będzie do wygrania w konkursie. I zanim wrócę do wędkowania, to jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, pamiętajcie, że Dipper wypuścił też jakiś czas temu swoje lampki. I nie tylko. To są bardzo fajne lampeczki, o których też już Wam wspominałem, ale coś, co przyda się wielu, wielu, wielu z Was. Tak jak wiecie, używam tego nowego telefonu, który ma taką baterię, że mógłbym Dipperem opłynąć tutaj całe jezioro bez najmniejszego problemu, ale no, nie każdy telefon ma taką baterię. Nie każdy Dipper jest zawsze naładowany w pełni. Czasami trzeba chociaż tą godzinkę dłużej albo telefon podładować, albo Dippera podładować. Możecie to zrobić tą lampką. Nie tylko to jest lampka, latarka, świecidełko, ale również jest tutaj wejście na USB i można traktować tą lampkę jako powerbank i do dipera, i do telefonu, albo do czegokolwiek więcej chcecie. Podczas gadania o diperach, do których w ogóle macie link w opisie, gdzie możecie się zdecydować, jaki jego chcecie zobaczyć w listopadzie, to w opisie możecie poczytać o nich. Jak o nich gadałem, to zauważyłem, że tutaj spławiają się całkiem przyzwoite ryby i to wcale niedaleko. Tam jest zakończenie łąki, jakieś 4,5-5 metrów głębokości, czyli płytko jak na ten zbiornik. I poza ukleją, która tutaj ewidentnie się spławia, to spławiały się też takie troszkę większe ryby. Także rzucam chwilę na tą płyciznę, w cudzysłowie. Zobaczymy, czy będzie jakiekolwiek branie. Jeżeli tak, podnęcę to miejsce, zaczynamy gotować i po gotowaniu spróbuję tutaj połowić dosyć płytko. Jeżeli się nic nie wydarzy, albo rzeczywiście to ukleja, to wtedy po gotowaniu wracam na głębinę i spróbujemy dopaść. Jest branie, siedzi ryba. To na głębinie spróbujemy dopaść, chociaż kilka przyzwoitych płoci. No tutaj jest rybka, tylko że no wybitnie mała znowu. Wybitnie mała, ale płoteczka. Także jeszcze jeden rzut, tutaj troszkę płycej. To jest to, o czym mówiłem, poznanie łowiska w teorii.
największe ryby i najwięcej powinno być teraz bardzo głęboko. Ale tutaj ewidentnie coś na zakończeniu tej łąki je trzyma. Trzeba będzie tutaj na szczupaka przyjechać w takim razie. Już niedługo ostre pajkowanie. Piękne branie i siedzi, tak jakby mikroskopijnie większa, przynajmniej na początku. Teraz już przestała walczyć, także jednak nie będzie większa. Ale płoteczka. Także coś się dzieje na tej płciźnie, w takim razie rzeczywiście troszkę tutaj podnęcę, zjemy, ugotujemy i wracamy na płciznę, bo mam nadzieję trochę, albo dużo nawet większe płoteczki. Jest moja magiczna torba. Opa. I absolutna podstawa dzisiaj. Spójrzcie na nie. Wspaniałe, piękne borowiki. Jak dobrze. Słuchajcie, jak jesteśmy przy żarze, naprawdę jeszcze tylko dwa słowa. Mój telefon, który tutaj właśnie moknie, jest również super mocno odporny na bardzo wysokie temperatury. Także jak robicie ogniska, jak pracujecie w jakichś ciężkich warunkach, czy chcecie strzelić jakąś fotę bardzo blisko ognia, to również bardzo spoko sprawa. Troszkę oleju. Na ten olej dodamy przygotowaną wcześniej cebulę. Piękne prawdziwki. Weźmiemy sobie tego najmniejszego i przygotuję tutaj takie bardzo cienko pokrojone, duże kawałki sobie zostawię na koniec, a resztę drobno pokroimy do sosu. Baja. Sól, pieprz. Teraz jeszcze oczywiście mięsko przygotowane wcześniej. O, zredukować sos i gotowe. Mój obiad właśnie dochodzi. Jeszcze tylko została redukcja sosu. Wygląda to niesamowicie. Słuchajcie, borowiki piękne, grube, twarde grzyby, które jeszcze kilka godzin temu rosły w lesie. Teraz tutaj duszą się w śmietanie. Coś wspaniałego. Nieważne, że dzisiaj nie ma ryb. Nieważne, że jakieś tam drobiazgi tylko skubią. Jest wspaniale. Po prostu wspaniale. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam raz jeszcze, że strasznie żałuję, że was tutaj nie ma, że nie możecie zjeść ze mną. Oh, bardzo, bardzo chętnie bym was nakarmił. Smacznego! Słuchajcie, po tym jedzonku naprawdę dostałem taki power, że siedziałem tutaj jeszcze przez półtorej godziny i próbowałem dopaść jakąkolwiek płotkę. Udało mi się złowić dosłownie kilka niewielkich płoteczek, także odpuszczam wędkowanie już na dzisiaj. Zaraz się robi się ciemno, czas wracać do domu. Ja na pewno jeszcze w tym roku spróbuję dopaść jakąś grubą płoć albo fajniejszego leszcza, natomiast będę to już robił z łodzi. Nie dlatego, że z brzegu się nie da nic złowić. Oczywiście, że się da. Wszystko zależy od waszego zbiornika, od waszej wiedzy, od tego,
tego, jak dobrze poznacie swoje jezioro i jak to jezioro wygląda. Tutaj ryby są na 10, 12, 14 metrach. Tam w tym momencie są największe płocie, największe leszcze i tam ich będę szukał, ale niestety już z łodzi, z brzegu nie sięgam do tych większych ryb. Niestety próbowałem wystarczająco długo, żeby chociaż jakaś większa poteczka się uwiesiła. Nie było tego. Trudno. Nie ma większego problemu. Ja spędziłem dzień nad wodą. Naprawdę niesamowicie przepyszne jedzenie. Świeże, mazurskie grzybki w śmietanie. Słuchajcie, co ja będę mówił. Sami widzieliście, jak to wygląda. Gwarantuję wam, że smakuje dwa razy lepiej. Teraz powoli się zbieram do domu. Wy pamiętajcie o tym, żeby napisać mi w komentarzu, jakiego dipera chcecie zobaczyć na kolejnych odcinkach. Jak macie jakieś pytania odnośnie telefonu, śmiało zadawajcie je również w komentarzach albo zajrzyjcie do linku w opisie. Dzięki wielkie za dzisiaj, połamania kija i pamiętajcie, ryby są głodne zawsze. Trzeba po prostu je znaleźć. All the more times I've been seven, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Yo, we're just leaving, I think about time to survive.